Mariusz Makowski i Włodzimierz Szalanowicz. Witają Państwa i zapraszają na dzisiejsze spotkanie. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Nieudany wślizg na początku tego spotkania. Sędzia upomina gracza, a mogła być kartka. Obraniak, ależ podanie. Strata w ataku. Traci piłkę w tym starciu. Jeleń. Pienaar. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dobrze arbiter reaguje już na samym początku spotkania, temperując zapędy gry faul. Błaszczykowski. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Dobry zwód, ładnie minął obrońcę. Mamy bramkę, proszę Państwa! Ta powtórka najlepiej pokazuje, jaką szybkością dysponuje strzelec bramki Ireneusz Jeleń. Dokładnie minął kwadrans i właśnie padła bramka. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Kapitalnie broni. Mamy interwencję arbitra, zobaczymy, czy sięgnie po kartkę. Tak, tutaj musiała być żółta kartka. Myślę, że nawet miał sporo szczęścia, że na tym się skończyło. Dudka, Błaszczykowski. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Piłkę przejmują rywale. Aut. Piłka dla Polaków. Jodłowiec. Jeleń. Błaszczykowski. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Błaszczykowski. Robert Lewandowski. Ależ słabe krycie. Pewna interwencja i przejęcie piłki. Ależ piękna bramka. Świetnie, już drugi raz oszukał obronę w tym meczu.
od rzutu wolnego Polacy. Błaszczykowski. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Będziemy mieli rzut z autu. Błaszczykowski. Słupek, piłka wraca do gry. Obraniak. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Strzela, ale nie trafia. Ach, niewiele brakowało. Chyba chciał zdobyć zbyt spektakularną bramkę. Trzeba było po ograniu obrońców strzelić nieco lżej, a dokładniej. Groźnie, ale zdążyli na czas. Pienaar. No i widać, otrzymuje wsparcie od partnerów. Michał Żewłakow teraz. Dudka. Peszko. Strzela! Gol! Brawo, Polacy! Mamy powtórkę bramki strzelonej przez biało-czerwonych. Powiem szczerze, ja kocham tych polskich chłopców, tych Smolarków, Żurawskich, Błaszczykowskich. Brawo, Polacy! Brawo, Polacy! Brawo, biało-czerwoni! Wysoka wiktoria! To jest coś niezwykłego! Piękne przeżycie dla wszystkich! Peszko. Za nami pierwsze 45 minut w tym spotkaniu. Pierwsza połowa poza nami i ubolewam nad faktem, że tylko jeden zespół gra futbol na wysokim poziomie. Zgadzam się z tobą. Rzeczywiście było to pod dyktando jednego zespołu. Pierwsza połowa należała do naszych orłów. Miejmy nadzieję, że drugie 45 minut też będzie należało do Polaków, że wygramy w tym spotkaniu. Rozpoczęli drugą połowę. Pienaar. Pienaar. Świetna obrona. Interesująco zapowiada się ta akcja. Ładna wymiana. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Ryzykowna, ale udana interwencja. Dobrze dograł. Dobre przejęcie przez obronę. Błaszczykowski. Dobrze dograł. Nieudany strzał, za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Piłka opuściła boisko i rozpocznie bramkarz. Wojtkowiak. Pienaar. Dobrze i przejął. Dobrze, przebił się. Ależ uderzenie, poprzeczka. Gol, bardzo jednostronne jest to spotkanie. Myślę, że taka radość to, delikatnie mówiąc, zachowanie nie na miejscu. No to jest bardziej błazenada. Mamy powtórkę kolejnej ich bramki. No jest to jednostronne spotkanie. Rywale nie tylko nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Teraz Michał Żewłakow. Błaszczykowski. No, udało się wymanewrować obrońców, popatrzmy. Stadion nie milknie, nawet na chwilę. Widać, że kibice doceniają wysiłek swoich graczy. I to na pewno sprawi, że będą grali jeszcze lepiej. Dwóch nowych graczy wbiega na boisko.
Dudka. Peszko. Brawo, ładny ten zwód. Jodłowiec. Aj, teraz strata. No, trzeba pochwalić go za to podanie. I kolejny gol. Wysokie prowadzenie. No i drugi gol na jego koncie. Zapowiada się na hat-tricka. Znalazł się tak blisko bramki, że musiał umieścić piłkę w siatce. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. O, ładnie to zrobił. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się. Ale znakomicie to wyłapał. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Po raz kolejny zwycięsko wychodzi z indywidualnego pojedynku. Podał ją. Ma teraz szansę. Twarda walka. Mamy bramkę, ale mało radości. I tak przewaga rywali bardzo duża. Duże brawa za strzelecki instynkt, ale i za wykonanie tego strzału. Znakomicie uwolnił się spod opieki obrońców i bezbłędnie wykorzystał okazję. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Piłka poleciała wysoko, ale adresat przejął podanie. Jodłowiec. Ładne podanie. No i udało się odzyskać piłkę. Błaszczykowski. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Prawdziwa przyjemność oglądać, jak każde podanie znajduje adresata. Nie piszą dzisiaj na post-restaunt. Masz rację, być może zresztą tam był strajk listonoszy w ich dzielnicy. Może być groźnie. Dobra interwencja obrony. Biało-czerwoni rozpoczynają od rzutu wolnego. Dudka. Wow, ale zagranie. No, chylę czoła za tę akcję. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Piłka w rękach bramkarza. Przez cały mecz przeważali, no i na pewno nie zmieni się to w końcówce. Na pewno rywal nie będzie w stanie zmienić końcowego rezultatu. Dodatkowe minuty doliczone do gry przez sędziego. No, prawie, ale nie opanował piłki. To spotkanie kończy się wynikiem 5-1. Wyraźne i efektowne zwycięstwo. Koniec spotkania. Powiem, szkoda. To była przyjemność patrzenia i komentowania. Rzeczywiście, dawno nie widzieliśmy tak znakomitego show w wykonaniu zespołów piłkarskich. Mnóstwo sytuacji, mnóstwo emocji, wiele bramek. Tylko pozazdrościć. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję tobie, Włodku. Oddaję głos do studia w Warszawie.